tutaj są jej rodzice. Wszystkich fotografii tych nie umieściliśmy niestety w książce. Tu jest jej świadectwo chrztu. Tutaj tak wyglądała w 1917 roku, czyli jeszcze jako nastolatka. Już jako młoda kobieta, jeszcze jako panna, uczestniczka różnych kursów nauczycielskich, gdzie jeździła a to do Gdyni, a to gdzieś do Krzemieńca, po różnych miejscowościach, gdzie tutaj jest w Krzemieńcu na Górze Bony. Jeszcze w naszych wędrówkach tych kresowych, ponieważ jeździmy dosyć często ostatnio, na razie nie trafiliśmy do Krzemieńca, ale myślę, że coś później tam dotrzemy. Maria Pająk tutaj sobie siedzi z grupą nauczycieli z kursu nauczycielskiego. Tu już jest zdjęcie ślubne, czyli rok 35. W Złoczowie, jako już zamożni państwo, oboje mieli pracę, ona nauczycielka, ona była nauczycielką szkoły w Krzyżowie, tak. A on był sekretarzem sądu w Złoczowie, sądu okręgowego, także dosyć byli zamożni jak na tamte czasy. A tutaj jest też ciekawa fotografia z Krzyżowa z Marią Pająk. I co ciekawe, na jednej ze stron kresowych, tutaj Heniu Stojanowski znalazł tą samą fotografię, która jest, wszystkie dzieci z tej fotografii zostały zidentyfikowane i opisane po kolei, z numerkami. I niestety większość tych dzieci, które tu widzimy, zostały wymordowane chyba w 1943 roku przez banderowców. Także to jest taka pamiątka po tych ludziach, którzy tam mieszkali. To była w większości wioska polska, z tego co się orientowałem, i banderowcy dwukrotnie chyba na nich napadali. Większość tych dzieci z tej fotografii została wymordowana. Te, które są wymordowane, nawet jest ich lista, we Wrocławiu jest takie stowarzyszenie, które upamiętnia, spisuje wszystkie ofiary, które zostały, wszystkie ofiary te kresowe, i właśnie ta fotografia jest też w ich zbiorach, i wszystkie te ofiary z tej fotografii zostały zidentyfikowane, ale to jest data śmierci. Tutaj jest też Czyżów, Maria Pająk. To jest też ciekawa rzecz zachowana. Tu akurat jest opis notarialny. 4 października 1939 roku Maria Pająk musiała przekazać szkołę, jakby zdać, rozliczyć się, ponieważ tam była dyrektorką tej szkoły w Krzyżowie, rozliczyć się, i władze sowieckie zrobiły tam już szkołę, chyba tam ukraińską policję, czy tam radziecką jeszcze wtedy, w 1939 radziecką. Od 1941 roku dopiero było, jak Niemcy weszli, była ukraińska. No i tutaj mamy, jest też reprodukowane świadectwo szkoły powszechnej. Pierwsze świadectwo szkolne w Pyżanach, pierwsze polskie świadectwo w ogóle szkoły polskiej w Pyżanach, podpisane przez Marię Pająkową, na dole są jej wpisy. Ona organizowała tę szkołę. I tutaj rzecz bardzo ciekawa źródłowo, i też ciekawa, że się zachowała. Lista ofiar na Bibliotekę Szkolną w Pyżanach. To jest lista z 1950 roku. Zamieściłem w książce ją w całości, dlatego że praktycznie, jeśli państwo przejrzą ją, to znajdą swoich dziadków i swoich rodziców tutaj, i praktycznie każdy w wiosce dał, to była lista ofiar, czyli dał albo pieniądze, albo na przykład jeśli nie miał pieniędzy, to nawet jest wpisane, że dał 3 jaja. Po to, żeby do biblioteki szkolnej zakupiono książki. Także to była wielka ofiarność, to jest rok 50, to przecież była wielka bieda. To nie ma co porównywać do tych czasów, w których teraz żyjemy, gdzie 3 jajka to kosztują tyle, co, no nie wiem, no, 1,5 złotego, takie wiejskie, bo te fermowe to złotówka, 3 jajka. Także to była wielka ofiarność, i jest podsumowanie też na koniec, ile zebrano. To jest bardzo ciekawy, mówię, materiał źródłowy, jeśli chodzi o historię Pyżan. Zebrano z 3 list, są poszczególne kwoty, i 36 jaj po 6,50 dodawało kwotę 2000. Książka wtedy kosztowała około 150 zł, jak się orientowała.
Także za, to, za te ofiary można było kupić powiedzmy 10 czy 15 książek do biblioteki szkolnej. Jeszcze są